No i role się trochę odwróciły, tym razem to ja jestem pasażerem, w minionym miesiącu przejeździłem 2000 km na aplikacjach Bolt, Uber, Final, przepracowując 68 godzin, no i zarobiłem, no właśnie, ile zarobiłem? Ja jestem Piotr, witam Was na kanale, fajna telewizja i zapraszam do oglądania. Także w minionym miesiącu prowadziłem dla Was bardzo szczegółowo, skrupulatnie ewidencję przejazdu. Pracę rozpocząłem 24 maja. Dzień ten jedynie był na aplikacji Freenow, ponieważ po następne aplikacje Bolt i Eber dopiero włączyły mi się po jakimś czasie. Wpisywałem kilometr, czyli stan licznika 183 760 km. Można powiedzieć, że to był stan, który zacząłem rozpoczęcie pracy. Każdorazowe wpisywane co do minuty, czyli na przykład w poniedziałek 5:15 i 7:15 zjazd późniejszy wyjazd o 17:00 i do 20:00 60 km i 50 km w drugiej turze także wszystko jest zapisane dodatkowo tankowanie również I 24 czerwca dosyć ciekawy dzień ponieważ przepracowałem pełne 8 godzin co dało zarobek 362 60 zł 60 groszy na aplikacji Bolt FreeNow i Uber jednocześnie jak widzicie wyszczególniałem poszczególne aplikacje i też zapisywałem na przykład tankowanie. Na tym dniu skończyłem moją pracę, co przedłożyło się na zarobki miesięczne w wysokości, jak widzicie na bolcie, 2340 zł, co daje kwotę netto po odjęciu prowizji, które pobiera nam Bolt 1714,53 grosze, ale jest to miesiąc yy, czerwiec. Zsumowałem to wszystko racjonalnymi wpływami na konto. Zaraz Wam opowiem o tym, jak to wyglądało. Następnie na przykład na aplikacji FreeNow tu nie można zestawić sobie zestawienia całomiesięcznego, jedynie tygodniowe, co na przykład tu, jeśli chodzi o przykładowy tydzień 19 czerwca do 25, zarobek 129 15 zł, 15 groszy już po odjęciu prowizji, którą pobrał nam FreeNow tak to wyglądało, jak widzicie, piwków nie było co ciekawa kwota, inne minus 9, 9 zł, 23 grosze. Ta kwota często pojawia się, jeśli mamy jakieś przychody gotówkowe. Co to oznacza? No przykładowo, koszt jakiegoś przejazdu wynosi 20 zł, co pełna kwota do nas trafia, czyli od klienta pobieramy te 20 zł, następnie właśnie takie 9 zł, w zależności oczywiście od wartości tego przejazdu. Przykładowo, że 9 zł jest nam zabierane z innych przychodów, które były, były bezgotówkowe, czyli w formie płatności na aplikacji. Wtedy ta, ta kwota z gotówki jest odjęta z tych pozostałych kwot, które były bezpośrednio przelewem. W aplikacji Uber wygląda to w ten sposób, że jak widać mamy całkowity przychód, przykładowo 200 ,50 zł 50 groszy. Tutaj dochód jest od razu podawany netto, także nie mamy już tej kwoty prowizji. Które uber pobiera od razu widocznie. Musimy się zgłębić w statystyki. Mniej więcej, te kwoty, które pobierają aplikacje, wyglądają bardzo podobnie. Uber, rzeczywiście, tu można powiedzieć, że najmniejsze kwoty pobiera. Jak widać na przykład tutaj w tym dokładnie tygodniu, akurat w tym tygodniu w jeden tydzień, tylko miałem na uberze pracujący, jak widzicie, i zarobiłem całe 27 zł. Jeden, w tym jednym dniu, oczywiście, to był tylko jeden przejazd. Z racji tego, że korzystałem z innych aplikacji, ponieważ było tam więcej zgłoszeń. Tak to wyglądało, że 27,58 zł 58 było pobrane. Całkowity przychód z, tej, z tego przejazdu to 21,62 zł, czyli coś ponad 6 zł, niecałe 6 zł, było pobrane jako prowizja. Także łatwo sobie wyliczyć, jak to wygląda. Jeśli chodzi o prowizję, dodatkowo jakiś tam jest podatek odliczany. No i wygląda to w ten sposób, że sobie zgłoszenie otrzymujemy podczas oczekiwania naszego w samochodzie. Jak widać, mamy określony kilometraż. Ja zaznaczam zawsze 2 km, aby za daleko nie odjeżdżać. Jeśli akceptujemy, no to przeprowadza nam się przejazd i docelowa trasa jest pokazana od odebrania klienta do miejsca docelowego, gdzie musi klient dojechać. Jeśli naciśniemy, że jesteśmy już na miejscu, to automatycznie w tym wypadku, jeśli chodzi o aplikację FreeNow, po naciśnięciu przycisku płatność wyskakuje nam kwota, którą otrzymujemy za dany przejazd. Jeśli to jest płatność gotówkowa, wyświetla nam się informacja, jaką gotówkę mamy pobrać od klienta. Jak widać w Uberze, jeśli chodzi o średnią przejazdów, 16 ,15 zł. 15 i Tutaj przejazd został anulowany przez pasażera ze względu zapewne za długi czas oczekiwania. Średnia zarobków z bolta, jak widać, można uwzględnić, że średni zarobek to 20 zł na przejazd. Oczywiście jest to zależne od długości przejazdu, a przede wszystkim też od stawki w, danym, w danej godzinie, w danym dniu. Wszystko to zależy od algorytmu, który. Przekształca wszystkie zarobki w zależności od zapotrzebowania. Jeśli zapotrzebowanie na taksówki jest większe, automatycznie algorytm wszystko przekręca na korzyść kierowcy, czyli podwyższa automatycznie stawki, co też widać w przejazdach, mamy tutaj. Płatności kartą i gotówką, co jest wyszczególnione. Dzięki temu wiemy, czy pobierać gotówkę, czy płatność została dokonana automatycznie przelewem. Ta kwota ląduje w całości, można powiedzieć, do naszej floty, do naszego partnera flotowego na jego konto, a my widzimy tą kwotę w aplikacji. Jak widać, tutaj obrót całkowity 2405 zł. To jeszcze nie jest ten obrót, który, który otrzymałem. Zaraz zobaczycie. Jak to wyglądało dalej, ponieważ to rozłożyło się na przełom miesiąca, ale chciałem Wam jak najszybciej przekazać tą informację. Więc od 24 maja zaczęliśmy zacząłem jeździć, i 25 maja, 24 czerwca skończyłem. Więc dodał się ten jeden dzień, ze względu na to, że tak jak mówię, pierwszy dzień można powiedzieć, że był to dzień na aplikacji, tylko i tam też jakaś godzinka jazdy, także można go nie zaliczyć. Dlatego dodałem też jeden. Jeden dzień, aby to było jakoś adekwatne, rozłożone w cenie i w godzinach przejazdowych, co też za chwilę wam pokażę, jak to się rozkładało. Tutaj, jeśli chodzi o dalsze ilości rozłożenia tego obrotu całkowitego, rozbija się on na kwotę płatności kartą 1552, gotówka pobrana od klienta 852 zł, należne podatki 277 zł. Co też ten podatek jest, czyli od umowy. Zlecenie, którą podpisujemy z naszym partnerem flotowym. Jest zabierany podatek VAT- ten, który byśmy sami musieli odprowadzić, zarówno też na własnej działalności gospodarczej. Czyli tak to by wyglądało, żebyśmy otrzymali rzeczywiście tą kwotę w całości, aczkolwiek ten podatek musieliśmy, musielibyśmy rozliczyć na formularzu PIT, jak to się odbywa w działalności gospodarczej. Aczkolwiek to też można by było sobie oczywiście odliczyć. Także tutaj, forma, jeśli chodzi o działalność gospodarczą, mogłaby być całkiem, całkiem fajną opcją. Odliczenia. VAT. Jeśli przekażemy fakturę VAT-owską do naszej floty, również te odliczenie zostanie dokonane w zależności ile tych pieniędzy będzie wydanych na nasze paliwo, bo, bo to są jedyne kwoty, jakie możemy tam odliczyć. Jak widać, prognozowany zwrot kosztów 524 zł. Jest to zwrot, który by był maksymalnie możliwy. No i jak to wyglądało w całości, jeśli chodzi o dochody? To w pierwszym tygodniu, ponieważ nie zmieniłem sobie funkcjonalności odnośnie płatności i przelewu na konto pieniędzy, co było tutaj w formie tygodniowej, czyli po przepracowanym tygodniu moja kwota, którą zarobiłem, została przelewana na moje konto. Minusem takiej opcji jest to, że co tydzień jest pobierana prowizja, którą. Pobiera nasz partner flotowy. Prowizja ta zależna jest od korporacji, z którą współpracujemy, ponieważ różne korporacje różne kwoty zabierają i też zależna jest, czy pracujemy na jednej aplikacji, czy też na trzech aplikacjach. Wtedy ta kwota może być większa lub mniejsza. Następnie już zmieniłem sobie płatności, tak aby została ona wypłacona po miesiącu przepracowania. Tu też odejmując ten tydzień, więc po trzech tygodniach, zrobiłem całość wypłaty, co miało się sumować na sumę dochodów całościowych. Jeśli chodzi o miesiąc przepracowany na aplikacjach Bolt, Uber, Freenault, jeśli chodzi o taki zarobek dodatkowy, jak mówiłem, przepracowane 68 godzin, różnie było to, wyglądało to, że pracowałem czasem do południa, czasem po południu. I raz taki, można powiedzieć, dzień był 8 godzinny, gdzie akurat miałem wolne, więc mogłem pozwolić sobie na dłuższe przejazdy. Z reguły to były 2-3 godziny dziennie, oczywiście też nie codziennie. Co też możemy, jeśli chodzi o wzrost naszych zarobków, wykonać to dodatkowe oklejenie, jeśli chodzi o reklamy na naszym samochodzie. Jak widzicie na pewno w Waszych miastach naklejki na samochodach, w zależności jaką aplikacją preferuje dany kierowca, czy też Bolta, Ubera, Freenow. Tu możemy też sobie te zarobki zwiększyć i to są kwoty całkiem przyzwoite, ponieważ jeśli chodzi tu na przykład o Bolta, to... Przykładem tu będzie Bydgoszcz 280 zł za prywatny samochód 180 zł a samochód flotowy co musimy wykonać to 100 przejazdów w tygodniu. Także jeśli przy nakleimy sobie takie, takie naklejeczki 100 przejazdów wykonamy, automatycznie dostajemy 280 zł. Dodatkowo co tydzień. Także jest to fajna kwota, aczkolwiek dla mnie była, było to niewykonalne, ponieważ 100 przejazdów w tygodniu, no to zabierałoby za dużo czasu. Dodatkowo też musimy uwzględnić to, że nie zawsze na danej aplikacji jest zainteresowanie. To też tutaj jeszcze, jeśli chodzi o naklejenie tych naklejek na samochód to wymagany jest dosyć nowy samochód. Tam chyba 2012 rok, jak widziałem, w zależności to też od y, operatora, więc nie zawsze y, w każdym samochodzie te naklejki możecie sobie. Nakleić. Także, moi drodzy, podsumowując, całość naszych zarobków to 2900 zł. Odjąć paliwo 1200 zł. daje nam wynik, jak widzicie, na dole, podzielony na ilość godzin przepracowanych, co na godzinę wychodzi. Sami ocencie, czy jest to kwota warta uwagi, czy wam się podoba taka praca. Dajcie znać w komentarzach, bo chciałbym nagrać dla Was więcej odcinków. Czyli, można powiedzieć, że wyszedłem na 0, ponieważ koszty, które poniosłem. Jeśli nie widzieliście odcinka, zapraszam Was serdecznie, tutaj Wam się wyświetla ten odcinek, kliknijcie go, tam mówię o kosztach, które musiałem ponieść. No i wkrótce możecie się spodziewać odcinka, w którym opowiem, jak wygląda ta praca od zewnątrz, na co zwrócić uwagę, jej plusy i minusy. Także nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.